Jagiellonia Białystok dziś wieczorem gra na wyjeździe z Kopenhagą. Czas na premierowy występ zespołu mistrza Polski w fazie ligowej europejskich pucharów. Cześć, dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie na moim kanale, kanał 365 dni o piłce, przy mikrofonie Piotr Rzepecki. Dziś pogadamy sobie właśnie o tym pierwszym meczu w fazy ligowej Ligi Konferencji, a więc FC Kopenhaga. Jagiellonia Białystok, jak poradzi sobie mistrz Polski, czy tutaj zespół ewidentnego faworyta, a więc Kopenhaga, będzie aż tak wymagającym rywalem? Jaki skład wystawia Adrian Siemieniec? No i też słówko o rankingu UEFA, bowiem ten mecz z Jagiellonią to nie jest tylko taka konfrontacja, powiedziałbym, Kopenhaga-Jagiellonia, ale też starcie na linii Liga Polska, Liga Duńska, ponieważ są to jedni z naszych największych rywali, jeżeli chodzi właśnie o ranking UEFA w tej europejskiej hierarchii. Zacznijmy sobie od rankingu UEFA, od tych punktów rankingowych, jak to wygląda, jeżeli chodzi o wygraną, remis, ale też na miejsce nasze, a także Duńczyków. Przede wszystkim myślimy o zwycięstwie Legii z Realem Betis, a także Jagiellonii z Kopenhagą, o ile to jest mało możliwe, tak trzeba to kibicować. Przypomnę tylko, że zwycięstwo waży dla polskiego klubu 0,5 punktu, z kolei remis oznacza 0,250 punktu, także tutaj maksymalnie możemy zyskać jedno oczko po tych dwóch meczach, z kolei z drugiej strony możemy też zostać z niczym, kiedy, miejmy nadzieję, że tak się nie stanie, ale w przypadku, jeżeli przegra Legia Warszawa, a także przegra Jagiellonia. Natomiast teraz dwa słowa na temat rankingu UEFA. Jak wygląda obecne zestawienie? Jak w tej chwili widzicie, my jesteśmy na lokacie 18, a Duńczycy, specjalnie ich tutaj podkreśliłem, są na miejscu 15. Także tutaj, tak jak powiedziałem wcześniej, no nie tylko chodzi o to, żeby tutaj wygrać z Kopenhagą, ale jednocześnie sprawić, że Duńczycy nie zarobią, a możemy zrobić to tylko w jeden możliwy sposób, a więc jeśli Jagiellonia sensacyjnie wygra na wyjeździe z Kopenhagą. To oczywiście byłby wynik znakomity, natomiast chyba mało prawdopodobny, biorąc pod uwagę klasę rywala, to jak wygląda drużyna Jakoba Neistrupa, ale jednocześnie to, jak wyglądała Jagiellonia w tych ostatnich meczach w europejskich pucharach. No dość powiedzieć, że tutaj udało się wygnać, poziom te demony, i teraz Jagiellonia gra naprawdę dobrze, skutecznie. Ostatnie trzy mecze ligowe to są trzy zwycięstwa, także fenomenalna forma zespołu mistrza Polski, ale z drugiej strony, jak sobie pomyślimy o tej kampanii europejskiej, no to rzeczywiście było duże rozczarowanie, powiedziałbym momentami kompromitacja. I żeby sobie to wszystko poukładać i przejść od początku do końca, warto przypomnieć sobie, jak wyglądała ta właśnie ścieżka europejska w wykonaniu zespołu z Podlasia. Jak w tej chwili widzicie, najpierw to jest ten wygrany dwumecz z FK Panawyżysz, dwumecz, który jednocześnie gwarantował już obecność minimum w fazie ligowej Ligi Konferencji, także tutaj Jaga była pewna, że po wyeliminowaniu mistrza Litwy zagra w Europie. Natomiast później to były dwumecze przegrane i to, powiedziałbym, z dość dużym kretesem, bo odpowiednio trzecia runda eliminacji Ligi Mistrzów i porażka z norweskim Bodø/Glimt, najpierw przed własną publicznością 0-1, później 1-4, no i następnie Ajax Amsterdam, te dwie porażki, najpierw 1-4 i później 0-3, także no tak jak powiedziałem wcześniej, no dość takie bolesne spotkania, jeżeli chodzi o łączny bilans bramek, to jest 9 goli strzelonych, 13 straconych, natomiast no wydaje mi się, że kampania europejska wcale udana nie była, bo to jest, trzeba powiedzieć sobie szczerze i patrzeć tak trzeźwo na to wszystko, że obecnie mistrz Polski i ta formuła eliminacyjna jest bardzo łatwa. Wydaje mi się, że tutaj no właściwie to jest niemożliwe, że mistrz Polski przy obecnej formule nie awansował do fazy ligowej europejskich pucharów, tak jak to było w przypadku Jagiellonii, kiedy trafiła na zdecydowanie słabszego rywala, wygrała pierwszy dwumecz, no i już w zasadzie była w Europie, mimo tego, że mogła awansować przecież do fazy ligowej zarówno Ligi Mistrzów, jak i Ligi Europy. Skupmy się jednak na tym, jakie są atuty i mocne strony Kopenhagi, ponieważ Adrian Siemieniec przed spotkaniem na konferencji przedmeczowej mówił, że to jest drużyna ewidentnego faworyta, zespół, na którym jest duża presja, i gdzieś tak inteligentnie szkoleniowiec mistrza Polski spychał właśnie tę presję w stronę Kopenhagi, mówiąc jakby, że tutaj Jagiellonia jest underdogiem i w zasadzie nic nie musi, natomiast no wiadomo, że chciałby człowiek tutaj osiągnąć dobry wynik, nawet patrząc z pozycji rankingu UEFA. Natomiast jeżeli chodzi o Kopenhagę, zespół, który zajął trzecie miejsce w poprzednim sezonie duńskiej ekstraklasy, no to tutaj szkoleniowcem tej ekipy jest Jakob Neistrup. Jeżeli chodzi o gwiazdy w tym zespole, to jest przede wszystkim Rodrigo Huescas, a więc wprowadzony przed sezonem prawoobrońca, reprezentant Meksyku, no i też El Younoussi, którego możemy chociażby pamiętać z występów w Southampton. Natomiast też kadra, wycena kadry, no to jest gdzieś wszystko monstrualna różnica względem Jagiellonii Białystok. Natomiast myślę, że tutaj też nie ma sensu się w to zagłębiać, ponieważ wiadomo, że pieniądze nie grają, a po drugie Jagiellonia, wydaje mi się, że może udowodnić, że można wygrać taktyką, dyscypliną, ustawieniem się i też taką, powiedziałbym, mądrą grą, to znaczy grą defensywną, a jednocześnie wychodzić z kontry, bo w odróżnieniu od tych meczów w Ekstraklasie wydaje mi się, że to będzie Jagiellonia zdecydowanie bardziej wycofana. Stąd też ten skład, który ja przedstawiłem, może wyglądać tak, a nie inaczej. Jak w tej chwili widzicie, to są możliwe wybory trenera Siemieńca, to znaczy inaczej. Ja bym tak ten skład ustawił, a jednocześnie wierzę, że podobne mogą być pomysły na to spotkanie szkoleniowca Jagiellonii, a więc bramca Abramowicz, dalej Saczek, Skrzypczak, Diego, Smutinio, wyżej defensywni Kubicki, a także Romanczuk.
wydaje mi się, że tutaj nie grałbym na przykład Listkowskim, który grał w meczu z Piastem. Później to jest Villar i Mads Hansen, no i z przodu Pululu, który nie grał od początku w meczu z ekipą z Gliwic. Wszedł wówczas w drugiej połowie, natomiast wydaje mi się, że tutaj już trochę to był chyba taki plan, że był przygotowany pod konfrontację z Kopenhagą, a więc pod mecz, który zdecydowanie więcej waży i który będzie też zdecydowanie większym obciążeniem, jeżeli chodzi o motorykę, intensywność niż ta konfrontacja z Piastem Gliwice. Jeżeli chodzi o takie naturalne, powiedziałbym, historie związane z Jagiellonią Białystok w Europie, no to warto powiedzieć, że drużyna z Podlasia nie ma takiej historii europejskiej, to znaczy takiego doświadczenia na poziomie właśnie międzynarodowym, więc no właściwie zespół trenera Siemieńca bazuje na tym, co widział, co zagrał w meczach eliminacyjnych, jednocześnie patrząc na tę poprzednią kampanię w Ekstraklasie, no i na te obecne mecze ligowe, które są naprawdę niezłe. Tutaj, tak jak powiedziałem wcześniej, Jagiellonia przegoniła te swoje demony, teraz gra naprawdę dobrze i to miejsce w tabeli się zgadza, natomiast no pytanie, jak tutaj pokaże się zespół mistrza Polski w Europie, mówiąc szczerze, o Legię mniej się obawiam z uwagi na to, że to jest drużyna doświadczona, patrząc na europejskie puchary, natomiast dla mnie Jagiellonia to jest duża zagadka, natomiast ten pierwszy mecz wyjazdowy z Kopenhagą też wydaje się takim najtrudniejszym ewidentnie spotkaniem, ponieważ jak spojrzymy sobie na najbliższe 5 meczów w tej fazie ligowej Ligi Konferencji, no to wydaje się, że tutaj, no nie chcę powiedzieć, że to będą mecze łatwe, natomiast wydaje mi się jednak, że łatwiejsze, natomiast żeby też powiedzieć o tym kompleksowo i konkretnie, jak w tej chwili widzicie, to są plany zespołu z Białegostoku, a więc w kolejce drugiej fazy ligowej to jest domowy mecz z Petrokup, później to jest również mecz domowy z Molde, następnie wyjazd i spotkanie z Celje, potem to jest kolejna konfrontacja w delegacji z Mladą Bolesław i na końcu to jest rywalizacja domowa ze słoweńską Olimpią Ljubljaną, więc jak sobie tak konfrontujemy tych rywali, patrzymy sobie na kwestie rankingowe, no i też taki gdzieś potencjał przeciwników w Jagiellonii, no to wydaje się, że Kopenhaga jest zdecydowanie najtrudniejszym wyzwaniem, no i też wydaje mi się, że z takiego, powiedziałbym, psychologicznego punktu widzenia chyba nawet dobrze, że Jaga gra na start z tak mocnym rywalem, a później są rywale słabsi, natomiast no wiadomo jak jest, to jest piłka nożna, wszystko się może wydarzyć, dobrze by było wrócić chociażby z remisem z Dań, natomiast no zobaczymy, jestem przekonany, że tutaj Kopenhaga będzie nieprawdopodobnie zmotywowana, żeby wygrać właściwie wszystkie mecze w tej fazie ligowej Ligi Konferencji, bo patrząc na dwa poprzednie sezony, no to zespół z Danii przyzwyczajony jest do gry w Europie, ale w innych rozgrywkach, no w tamtym sezonie drużyna trenera Najstrupa gra w fazie grupowej Ligi Mistrzów, nawet z tej grupy awansowała, ale przepadła natychmiast w fazie pucharowej z Manchesterem City, natomiast to też pokazuje, jaki duży zjazd wykonała Kopenhaga, patrząc na to, że osiągnęła tylko trzecie miejsce w tamtym sezonie w lidze i była zmuszona grać w eliminacjach Ligi Konferencji, a do Champions League nie awansowała. Moim zdaniem Jagiellonia ma szansę na remis, natomiast będzie o to bardzo trudno. Też pytanie, jaki pomysł, jaka gra będzie w wykonaniu tutaj zespołu trenera Siemieńca, patrząc na te mecze eliminacyjne, no mało jest gdzieś takich wątków optymistycznych, natomiast no być może na tej fali zwycięstw w Ekstraklasie uda się uszczknąć fajny wynik. Zapraszam Was, moi drodzy, na godzinę 18, ponieważ komentuję oba mecze, a więc Legia Betis, a także Kopenhaga i Jagiellonia. Słyszymy się właśnie o godzinie 18 podczas takiej większej relacji, a więc najpierw mecz stołecznej drużyny, a później konfrontacja mistrza Polski. Będzie taki live na wesoło, na luzie, jednocześnie myślę, że też przemycę trochę merytoryki, trochę smaczków, także tutaj miejmy nadzieję, że będą fajne wyniki, no i też liczę na fajną frekwencję, kanał 365 dni o piłce, Piotr Rzepecki, wielkie dzięki za dzisiaj, piszcie w komentarzach, jaki wynik typujecie, czy wygrano Jagi, czy też remis, czy ewentualnie porażkę zespołu mistrza Polski. Jeszcze raz wielkie dzięki za oglądanie tego materiału do końca, do zobaczenia i pozdrawiam.